Daniel Omielańczuk dla sportywalki.org. Witam. Daniel, już 23 stycznia gala Fight on the East, podczas której wystąpisz w walce wieczoru. Powiedz, jak się czujesz? No na razie dobrze, jestem po świętach, prawda? Wypocząłem troszkę w święta, jest dobrze. Twoim rywalem będzie Ukrainiec Dmitry Poberec. Co o nim wiesz? Że był mistrzem świata w sambo bojowym, prawda? No i lubi walczyć, z tego co widziałem w parterze z domu. Ma dobre chwyty. Masz już opracowaną taktykę na tą walkę? Nie, jeszcze nie. Teraz dopiero po Sylwestrze zacznę robić sparingi pod kątem właśnie tego zawodnika. A jak sobie wyobrażasz ten pojedynek? Będę się starał utrzymać w stójce, prawda? Moją lepszą stroną jest stójka, więc będę chciał się bić w stójce. A opowiedz mi coś o swoich przygotowaniach. Gdzie i z kim trenujesz? Trenuję tak jak zawsze w dwóch klubach. W Palestrze i w klubie u Pawła na Stuli. Ostatni raz walczyłeś w listopadzie na gali IFC Winner Punch. Pokonałeś tam przez decyzję Piotra Mlińskiego. Jesteś zadowolony z tego pojedynku? Nie do końca, bo na początku walki, po drugim kopnięciu, któremu zadałem, middle kick, stało mi się coś w kolana, w żebra, prawda? I później miałem problemy z oddychaniem podczas walki. A jaki masz plan na przyszłość? Kurczę, zobaczymy, to będzie zależało od tego, jak pójdzie mi ta walka. No i nie wiem, czy nie skończę kariery, bo chcę zacząć normalną pracę, prawda? A jak będzie normalna praca, to się nie da już tak trenować. No tak. A czego ci życzysz w nowym roku? Kurczę, samych sukcesów wygranych. No to dziękuję za wywiad. Dzięki.